A rzekicie mi, panie, sam są takie wyszpiglowane hofy, wyeleganckie. Co to są za ludzie? Na początku nie wiedziałem w ogóle, co to za grupa. Ja, a skąd te zdjęcia po ciebie? Od kierownika, od syna kierownika szkoły. Dał mi jako zdjęcia, które nie wie, co to jest, ale może coś z tym zrobię. No i się okazało, że chodząc po ludziach, jedna osoba mi powiedziała, że tego znam, ten był powstaniec, a ten był powstaniec też. I później tak, chodząc zawsze z tym zdjęciem do każdych, czy pani poznaje tu swojego dziadka, a czy przypadkiem tu nie jest pani rodzina, zaczęli ludzie mi mówić, a przecież to jest jeden z najstarszych powstańców, a ten to jest policjant, ten to jest, co zrobił ten pomnik na Czułowie. Jako prezes. A ten to jest jeden z większych działaczy, który się mocno udzielał po wojnie. A ten to z Tychów. No i tak się zaczęło, że jak zacząłem chodzić po ludziach, umieli mi rozpoznawać te twarze, swoich dziadków, swoich ojców poznawali. I wyszło na to, że jest to zdjęcie, że tak powiem, profesjonalnie wykonane zdjęcie powstańców z Czułowa. Wreszcie badali elity, ja? Tak, tak. No, jest to taka elita, bo przeglądając różne dokumenty, które dotyczą Czułowa, to prawie cały czas się te same nazwiska przewijają. I jest Jakutek, który był organizatorem powstań śląskich na Czułowie. To u niego wszystko się tworzyło, u niego konspiracja była, to on zakładał organizacje i to militarne, paramilitarne i organizacje kobiece na Czułowie, to oni tworzyli tutaj różne imprezy na Czułowie. Tak samo ten Deda, bo to byli Jakutek i Deda, to oni byli w tym Związku Powstańców Śląskich, który to prężnie wtedy działał i oni nakręcali te życie Czułowa. Ale tego Czułowa tutaj przy szkole, bo Czułów fabryka to jest inna historia. Powiedzcie jeszcze pora nazwisk, niech te ludzie są też dumne ze swoich przodków. Niech też poradzą sami zacząć szukać. Tak. Deda, znaczy, Jakutek, co jeszcze? Tak, jest to Baron, rodzina jest rodzina Jana Baron. Jan Kamiński, Bartłomiej Bogacki, on niestety zginął w obozie jako jeden z tych najstarszych powstańców. Babcia od żony wspominała, że jak wybuchła wojna, to jako pierwszy z karabinem się pojawił przy browarze i kierował ruchem. I kierował ruchem, że jak to babcia mówiła, że ten karabin był większy od niego, bo on już był zgarbiony, ale nie mógł takiej okazji przepuścić i on też tam poszedł. Deda, rodzina Kozyrów, małżeństwo Kozyrów. Następnie na przykład z takich ważniejszych to tu jest Gardian, są Malcharkowie, rodzina Malcharków, Okonie. To są ludzie, którzy no, cały czas na tym Czułowie działali, no niestety wybuch wojny spowodował, że to wszystko upadło, te życie towarzyskie na Czułowie trochę podupadło. A propos karabinu, w waszej książce, powiedzcie mi jeszcze o tym karabinie, padaliście, że Czułowianie co zrobili? Tak, Czułowianie zafundowali karabin maszynowy Wojsku Polskiemu. Karabin maszynowy z Biedką, czyli to był taki. Biedka to jest taka skrzynia, załóżmy 1,20 m na 1,20 m z jedną ośką, zaczepione do konia. I na tej Biedce był ustawiony karabin maszynowy. Była to wielka w ogóle impreza na fabryce, bo. W ogóle wtedy to były takie akcje, że kupowano karabiny maszynowe, wspierano Wojsko Polskie i podobno to wojsko przyszło pieszo z Katowic, to był 73. pułk piechoty, który wszedł na piechotę z Katowic i wtedy się okazało, że była bardzo ładna pogoda, był to czerwiec, koniec czerwca i odpoczywali w lesie w Murskach. Ludzie się dowiedzieli z Czułowa, zaraz samochody te ciężarowe z fabryki wyjechały, wspomóc Wojsko Polskie, żeby się doszło jak najbardziej. No i później taka uroczystość, to było poświęcenie
poświęcenie tego karabinu maszynowego, żeby dobrze służył. To była zabawa taneczna, jeszcze tam przy okazji było poświęcenie obrazu Matki Boskiej, który do dzisiaj jest na ścianie dyrekcji papierni. No i jeszcze dodatkowo właściciel kantyny na człowieku pił swój karabin od siebie. Aha, no przecież... No trzeba się pokazać, ale trzeba również rzec. No i impreza trwała chyba 2 lub 3 dni. Wtedy dla młodzieży, dla tych chłopców to też był moment, żeby móc się tam pomiędzy żołnierzami, pomiędzy ich obozowiskiem pokręcić. No więc wszyscy dobrze to wspominają. Czyli to był czerwiec kiedy roku? 38 roku. To czyli 30... rok przed wybuchem II wojny światowej. Tak, więc nie wiadomo, czy przypadkiem na karabinie maszynowym nie było dedykacji. Bo to były takie okazje, gdzie się na karabinach robiło dedykację. Ja. Kto to ofiarował? No, więc liczę na to, że jeszcze ktoś mi kiedyś powie, że w muzeum jest jakiś karabin maszynowy z podpisanymi pracownicy fabryki Czuł. Więc może się uda. A czemu kocioł? Kocioł z tego powodu, że jak Niemcy uciekali, to Rosjanie ich otoczyli. Zostawili tylko jedno miejsce, gdzie mogli uciekać. To było prawdopodobnie nieudolne zagranie Rosjan. No ale to spowodowało, że żołnierze, którzy się znaleźli na Czułowie, żołnierze niemieccy, zostali odcięci od strony Katowic, odcięci od Bierunia i od Mikołowa i mogli tylko na stronę Tychów się udawać. No a niestety od strony Tychów też ich ostrzeliwali. To były sporadyczne jednostki, które strzelały, ale że tak powiem, od strony Tychów było jakieś wyjście. No i niestety sama liczba tych zabitych żołnierzy pokazuje, że to był taki kocioł, bo Niemców tam zginęło tam ponad 500, ja przynajmniej naliczyłem około 500, a żołnierzy rosyjskich to było około 50. Po prostu ci żołnierze nie byli przygotowani na taką walkę. Kiedy ta książka idzie kupić? No, książka jest dostępna u mnie. Można zamówić przez stronę internetową. Telefonicznie można zamówić albo przez znajomych. Ja, i to jest taką najlepszą rekomendacja. Wiecie co, jak my z Kasią kręcymy te odcinki Ludzie z pasją, to mnie zawsze zastanowią, kim jest pasjonat po fachu, nie? Jak pamiętacie, najbardziej mnie zaskoczył pan Grzegorz, który szyje stroje piękne, śląskie, a jest technologiem żywności. Joje, mechanikiem, to zawsze podkreślą. Panie, kimście są po fachu? No, z wykształcenia jestem elektrykiem i z zawodu również. Widzicie? Ale może tylko dodam, że zauważyłem, że dużo ludzi, którzy się historią interesują, są elektrykami. To zobaczmy. Elektrykami? Tak, elektrykami. Bo już jak spotykam ludzi, którzy mają podobną pasję jak ja, to właśnie mówią, że też są z wykształcenia elektrycy. No to jest też ciekawy wątek. Pięknie was zaproszony do tej książki, do wspierania, to do człowia godą, wspierania tak. Pana Grzegorza w jego poszukiwaniach. Bo ja cały czas godą tak. Gabriel, ale Grzegorz mi się wspomniał, do pana Gabriela Pieruńczyka, tak. Co by Wunrichtich zachronił i ocalił od zapomnienia was i wasze przeszłe pokolenia. Dziękuję.